Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbył się drugi kongres Rzeźba Wszędzie. Spotkali się na nim twórcy, specjaliści, inwestorzy oraz kuratorzy, aby dyskutować o twórczym i odpowiedzialnym kształtowaniu przestrzeni publicznej. Myślę, że kongres długofalowo, tak to nazwijmy, poprawi świadomość wszystkich uczestników przestrzeni publicznej. Tu najbardziej mi zależy na wnioskodawcach, czyli władzach lokalnych, które mają szansę zapoznać się z najlepszymi przykładami i praktykami na takim kongresie. Spotykamy się z kolejnymi problemami, które dotyczą przestrzeni publicznej. Problemem jest robienie, organizowanie konkursów. Widzieliśmy jako przykład świetnie modelowo zorganizowany konkurs, który niestety nie doprowadził do realizacji. Natomiast drugi przypadek, pomnik, który nie zniknął, nie pozostał. To jest otwarta dyskusja, która toczy się w Polsce na temat likwidacji pomników. Pierwszy dzień kongresu rozwijał się, koncentrował się wokół postaci wybitnego twórcy dzieł przestrzennych, dzieł rzeźbiarskich, dzieł pomnikowych, upamiętnień w przestrzeni publicznej, czyli Dani Karawana, którego wystawę nie tak dawno otworzyliśmy w Orońsku. Wielki przykład wielkiego artysty i też dzieł, które w sposób niezwykły odnalazły swoje miejsce w przestrzeni, ale też i w świadomości odbiorców. Kolejnego dnia skupiliśmy się na pierwszym z dwóch konkretnych przypadków historii konkursu, historii realizacji, która nie doszła do skutku. Zajmowaliśmy się dwoma konkursami, które w pewien sposób właściwie dotyczyły tego samego problemu, tego samego upamiętnienia sprawiedliwych, ratujących ludność żydowską w czasie II wojny światowej. Trzeci dzień to są wystąpienia i dyskusja, bardzo żarliwa dyskusja dotycząca żelaznych organów, pomnika, teraz już trzeba powiedzieć rzeźby, obiektu zaprojektowanego przez Władysława Hasiora w połowie lat 60. Po raz kolejny okazało się, że sztuka jest nierozerwalnie związana z rzeczywistością, z historią. Na kongresie pojawiło się sporo wątków związanych głównie ze sztuką w przestrzeni publicznej, ze sztuką monumentalną i upamiętniającą. Problem, który się pojawił, jest między innymi taki na gruncie polskim. Jak odnosić się do pomników czy upamiętnień, które miały swój ciężar ideologiczne, swoje takie obciążenie historyczne, na przykład pomniki poradzieckie, i jak powinniśmy do nich podchodzić. Zwieńczenie kongresowego spotkania stanowił performance Yael Karawan. Spektakl Site Specific był hołdem złożonym przez córkę jej ojcu. W przestrzeni wystawy Dani Karawana artystka wraz z grupą uczestników zaprezentowała taneczny pokaz skupiony wokół idei pokoju i pojednania. Kongres Rzeźba Wszędzie zrealizowano w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.